Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziemy rozpakowywać kartę graficzną od firmy Asus. Jest to ten model, czyli Radeon R9 270 w wersji OC. Cenę karty sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, więc przed nami Asus Radeon R9 270 i mamy tutaj wersję X, czyli OC Edition, jak jest też napisane na kartoniku. 2 GB pamięci DDR5, wykonane z materiałów, które gwarantują nam dłuższą żywotność tej karty, tych podzespołów, 2,5 raza według producenta. I mamy oprogramowanie GPU Tweak do takiego samodzielnego podkręcania, monitorowania osiągów tej karty. Powiem Wam, że opakowanie dokładnie takie samo jak w przypadku mojej karty, czyli Radeona HD7790, też w wersji OC, troszeczkę starszej generacji. Więc sama karta, z tego co widzę, będzie wyglądała identycznie, tylko że mamy tutaj inny chipset graficzny, inne możliwości. A widzimy przy okazji możliwości podłączenia, czyli DisplayPort, HDMI, wejście analogowe VGA, ale przy użyciu adaptera i typowe wejście cyfrowe DVI. No i też zachwalane jest oczywiście chłodzenie DirectCU 2, czyli ulepszona wersja chłodzenia DirectCU sprzed kilku lat. Sam miałem okazję przetestować, mam już bodajże drugą kartę od Asusa w komputerze, ta będzie trzecia, którą testuję na chłodzeniu DirectCU 1 i 2 i faktycznie są te chłodzenia naprawdę bardzo wydajne i dość ciche. 20% cichsze, wykonane z super stopów, odpowiednio wytrzymałe i zapewniające chłodzenie. Żywotność około 50 tysięcy godzin, więc bardzo dużo. No i też opis tego oprogramowania. Na dole też widzicie, mamy taki opis Powerful Features, czyli obsługiwane standardy HDMI, DirectX 11.2, OpenGlide i tak dalej. Więc karta już na pewno z wydajnych, już z takiej średniej półki. Nie jest to jeszcze karta topowa, natomiast już sobie ją zobaczymy nie tylko na obrazku, ale już faktycznie. No dobrze, zaglądamy do pudełeczka i mamy tutaj mamy mostek do połączenia dwóch kart graficznych, czyli Crossfire, wspomnianą wcześniej przejściówkę z DVI na VGA, czyli z cyfrowego na analogowy sygnał. Jeśli byśmy mieli starszy monitor, to sobie też podłączymy tą kartę bez problemu. Zobaczcie, płyta z oprogramowaniem, GPU Tweak oraz taka podstawowa instrukcja od Asusa, jak to podłączyć, jak zainstalować sterowniki, rozpocząć użytkowanie, czyli taki Quick Start Guide. I sama karta chyba faktycznie dokładnie taka sama obudowa, takie same wentylatory jak w mojej 7790. Porównamy to sobie przy okazji filmiku z wymiany mojej karty na tą. Ale zobaczcie, mamy grube, masywne heatpipy odprowadzające ciepło z wewnętrznego radiatora do tych zewnętrznych radiatorów. Jest to taki system kilkuetapowy. Pod spodem mamy chipset graficzny, który się bardzo grzeje. Ten pierwszy radiator odprowadza to do tego zewnętrznego, który tu widzicie, takie żeberka. I rozkładane to jest na większej powierzchni, a następnie wydajne wentylatory to gorące powietrze usuwają po prostu z naszej karty, chłodząc ją. I oczywiście szynę mamy tutaj PCI Express 16. To jest chyba już w standardzie 3.0, jeśli dobrze pamiętam. Teraz mam już płytę główną obsługującą ten standard 3.0, więc będzie można sobie z tego skorzystać. Jeśli chodzi o dodatkowe zasilanie, to jest tak samo jak w 7790, czyli wystarczy jedna wtyczka 6-pinowa. No i wcześniej wspomniane wejścia HDMI, DisplayPort i dwa razy DVI z możliwością adaptacji na analogowe VGA. Tak więc w ten sposób wygląda ta karta. Powiem Wam, że jest stosunkowo niewielka w porównaniu z chociażby kartami Gigabyte'a z chłodzeniem Windforce 3. Taką kartę też będziecie mieli niedługo okazję u mnie oglądać, więc sobie też porównamy pod względem gabarytów, a także oczywiście pod względem osiągów. Też będzie jakieś porównanie już po testach, więc myślę, że będzie ciekawie. No ale przede wszystkim mam wrażenie, że ten Asusik nam się bardzo dobrze sprawdzi w testach, o niebo lepiej od mojego 7790, który jest już kartą w tej chwili troszeczkę przestarzałą, dającą radę, ale jakby nie było już sprzed kilku lat. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania.
Cenę tej fajnej karty sprawdzicie sobie w opisie filmu, tam są linki do sklepów. No i to by było na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!